Centralną postacią naszych kazań i rozmyślań jest zawsze Pan Jezus. I mówienie o Panu Jezusie jest też bardzo trudne. Czy słyszeliście kiedyś, tak stosunkowo niedawno, kazanie o Bogu, o przymiotach Boga, o Panu Jezusie? Dlaczego tak jest? Dlatego, że jak chcemy coś mówić o Bogu, to nam ręce opadają. Bo rozumiemy, że nie jesteśmy w stanie wniknąć w Bożą łaskę, chociaż tak cudnie o niej śpiewamy, w Bożą mądrość, w Bożą miłość. A dzisiaj chciałbym mówić o odwadze Pana Jezusa Chrystusa, że jest On bohaterem wszechczasu. I mam to samo uczucie, tą samą niepewność co zawsze, że chciałoby się kazać o Panu Jezusie, ale nie wiadomo, jak to zrobić. Bo człowiek jest za mały, żeby mógł mówić o Bogu. Kiedyś nasz wieszcz Adam Mickiewicz powiedział: rozumie ludzki, tyś mały przed Panem, tyś kroplą w Jego wszechpotężnej dłoni. Świat cię bezmiernym zowie oceanem, ale później Mickiewicz wymienia i na koniec mówi: tyś zawsze na ziemi. Jak może człowiek mówić o Bogu? Jak człowiek może mówić o odwadze Bożej? Dlatego chciałbym was dzisiaj poprosić, żebyście w głębi swoich serc zanieśli prośbę do Boga naszego, żeby nam uchylił chociaż troszeczkę tajemnicę swojej osobowości, żebyśmy mogli coś trochę powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus jest bohaterem wszechczasu. Czy lubimy historię o bohaterstwie? Czy cenimy bohaterów? Kto to jest w ogóle bohater? Jeżeli ktoś dokona jakiegoś czynu wielkiego, to nie znaczy, że jeszcze jest bohaterem. Powiadają, że bohater musi zapanować nad swoim lękiem, nad zgrozą sytuacji, musi wykonać jakiś cel i to musi być cel piękny, szlachetny. I mówimy, to jest bohater. Niedawno urzekła mnie historia jednego człowieka. Nie jest to może najlepszy przykład, ale jeden Irlandczyk walczył o swoją ojczyznę. I latem 1941 roku, podczas II wojny światowej, sierżant James Alan Ward dostał odznaczenie za swoją odwagę. Krzyż Wiktorii. Cóż on takiego zrobił? Był on członkiem załogi bombowca, który został trafiony i zapalił się silnik w tym bombowcu. On odsłonił kabinę jako jeden tam z kilku osób załogi, opasał się sznurem, z tej rozszczelnionej kabiny wyczołgał się na skrzydło samolotu, podszedł i ugasił silnik palący się, następnie wczołgał się z powrotem do swojej kabiny. W tym czasie lecieli 4000 metrów nad ziemią, w całym pędzie samolotu, przy ostrzale tego samolotu przez niemieckie myśliwce. I on to zrobił. Gdy Churchill się o tym dowiedział, zaprosił go do siebie i powiedział, że nadaje mu najwyższe odznaczenie za odwagę, że jest to przykład bezprecedensowego męstwa. A ten sierżant stał taki wystraszony i patrzył w czubki swoich butów. I Churchill podszedł do niego i powiedział: co? Czyżby pan się czuł onieśmielony moją obecnością? On powiedział: tak, sir.
tak właśnie się czuję. A Churchill powiedział, to niech pan teraz zrozumie, jak ja czuję się onieśmielony pańską obecnością. Jesteśmy onieśmieleni wielkością Boga. I jak chcemy coś o nim powiedzieć, to później jak kończymy kazanie, to sobie myślimy, no i co powiedziałeś? Czy powiedziałeś chociaż tyle o wielkości naszego Pana? Stąd myślę, że wielu moich kolegów nieraz zmaga się z tym, jakby o Panu Jezusie opowiedzieć, a gdy schodzimy z tego miejsca, to mamy ciągle przeświadczenie, że nic nie opowiedzieliśmy. Że nie uwielbiliśmy Go tak, jak należy. Że nie uszanowaliśmy Go tak, jak należy. Że nie wywyższyliśmy Go tak, jak należy. Bo On jest Panem. On ma rozum, a my mamy kropelkę. Nie wiemy, jak ująć to, co On dla nas uczynił. Ale chociażbyśmy niewiele mieli powiedzieć, chociaż troszeczkę, ale powiedzmy dzisiaj o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. Czytałem ostatnio zdanie, które wbiło mi się tak w pamięć, że powiedziałem, że nie, że trzeba jeszcze raz próbować opowiedzieć o Panu Jezusie. Przeczytałem takie oto zdanie, że w ciągu całego procesu Pana Jezusa Chrystusa, począwszy od Getsemane, do tego, gdy wyprężył się ostatni raz na krzyżu i wykrzyczał, wykonało się, to czytałem takie zdanie, że szatanowi nie udało się odebrać odwagi Panu Jezusowi Chrystusowi. I drugie, że nie udało mu się odebrać woli, czynu i wykonania planu swojego. Żeby pogrążyć przeciwnika, to trzeba mu odebrać odwagę i trzeba powiedzieć mu, że cel, który chce osiągnąć, jest nie do wykonania. I szatan przyszedł do Pana Jezusa i zrobił wszystko, żeby zaszczepić w jego umyśle brak odwagi. Żeby się Pan Jezus zaczął bać, żeby powiedział, to jest nie do zrobienia, to przekracza możliwości. I chciał mu też powiedzieć, i co chcesz robić? Po co ten plan? I dla kogo? To nie ma sensu. W Piśmie Świętym są przedstawione dwie wizje Pan Jezus Chrystus miał, które były kluczowe w dziele zbawienia. Pierwsza wizja była taka, że szatan wziął Pana Jezusa Chrystusa na górę wysoką i pokazał mu na początku drogi ziemię w całej krasie. Pokazał mu marmury świątyni. Pokazał mu świątynię, która była tak piękna, że zachwycała apostołów. Pokazał mu miasta przepiękne, przepięknych ludzi. Pokazał mu pola urodzajne, winogrona, które były wielkie, dorodne, wspaniałe. Gdy Chrystus to zobaczył, a jeszcze jedno, a ślady zła były wszystkie ukryte ładnie. Gdy Chrystus to zobaczył po 40-dniowym poście, to mu oczy olśniły całe i na to całe piękno patrzał z zachwytem, a wtedy usłyszał głos. Dam ci tę wielką moc i sławę, bo jest mi dana, a komu chcę ją daję. A tak jeśli ukłonisz się przede mną, wszystko będzie twoje. Szatan powiedział, mam myśl. Różnie mógł plan zbawienia przebiegać. Pamiętajcie, że nie była jedna wersja planu zbawienia. Było wiele wersji. Różnie mogło się zakończyć nasze zbawienie. Naprawdę bardzo różnie. Ale szatan mówi, ja mam propozycję. Pokłon dla mnie. Wszystko ci dam, ale ja będę panem. A ty będziesz moim zastępcą. I jakoś zło z dobrem pogodzimy. A Pan Jezus patrzył takim rozmarzonym wzrokiem na to wszystko i powiedział,
tylko Bogu będziesz się kłaniał i tylko Jemu służyć będziesz. Żadnego kompromisu między dobrym i złem Pan Jezus nie dopuścił. I wiecie, że była jeszcze jedna wizja, która zrobiła niesamowite wrażenie na Panu Jezusie Chrystusie. Gdy szatan robił wszystko, żeby Panu Jezusowi odebrać odwagę i wolę działania, to wiodło mu się, że tak powiem, dość dobrze. Pan Jezus Chrystus w Getsemane aż padł na twarz, aż krwawy pot wystąpił na niego i wołał: Ojcze, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie. On wiedział, jaki to jest kielich. Szatan może wymyślił, że sposób zadania śmierci Chrystusowi taki dopracował, że to nie da się zrobić, nie da się przeżyć, żeby nie bluźnić, nie ubliżać innym, żeby nie zatracić łagodność. Ale Pan Jezus już wcześniej wiedział. Kapłani nawet nie zdawali sobie sprawy, że jak ofiary rozcinają w świątyni, to najpierw wycinają na ich ciele krzyż, żeby ich rozebrać na części. Pan Bóg wiedział, jaka będzie jego katorga. Wiedział, jaka będzie jego śmierć, a mimo wszystko przyszedł na tą ziemię. Pan Jezus w pewnej chwili woła drugi raz: Ojcze, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I znowu pada na ziemię i tuli się do tej ziemi, którą stworzył. I nie ma ani jednej osoby, która by stanęła przy nim i chociaż mu rękę położyła na ramię i w milczeniu znosiła ten ból. Za chwilę Jezus Chrystus woła trzeci raz. Pamiętajcie, że ważyły się nasze losy w tym momencie. Czy ktoś zmuszał Pana Jezusa Chrystusa przyjść na tą ziemię i dokonać ofiary? Sam o tym zdecydował i sam mógł to odwołać. Jeszcze nie wszystko musiało tak iść, jak w Ewangeliach zostało opisane. W Piśmie Świętym czytamy, że wiele razy światy nieupadłe patrzały na Pana Boga, kiedy wstanie i zniszczy ziemię kompletnie. Gdyby Pan Bóg zaczekał jeszcze jakieś 200-300 lat i zabrał wcześniej z tej ziemi Noego, to myślę, że tą ziemię bez niczego można by było całą zniszczyć, bo nie byłoby ani jednego sprawiedliwego. I gdyby w tej chwili Pan Jezus powiedział: niech spadnie kara na przeklętą ziemię, a ja wracam do Ciebie, Ojcze, dlatego, bo wszyscy mnie opuścili. Nie ma ani jednego z tych, których miałem za przyjaciół przy sobie. A wcześniej jeden wyciągnął i odebrał 30 plugawych srebrników. A za chwilę jeden, który tak blisko mnie chodzi, 3 razy wykrzyczy: nie znam tego człowieka. Nie wiem, o czym mówisz. W ogóle go nie znam. Szatan mówił: jest w pełni usprawiedliwiony. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Zostaw to, niech ginie grzesznik. Czytamy, że jak Jezus Chrystus zawołał trzeci raz: Ojcze, niech mnie ten kielich minie, to w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale i w 43 wierszu czytamy, że niebo nie mogło być głuche na to błagalne łkanie. Czytamy: wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umocnił go. Jak umocniony został Chrystus. Już wcześniej został umocniony na górze przemienienia, gdy przyszedł do niego Mojżesz i Eliasz i może mówili mu tak: zbawisz nas, Panie?
czy zbawisz nas? Czy zadecydujesz oddać życie swoje za nas? Wiesz, że my jesteśmy w niebie na kredyt. Czy, Panie, wyrzucisz nas z nieba? My chcielibyśmy być zbawieni. Na pewno Pan Jezus przygarnął ich do siebie i powiedział: niech się nie trwożą serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Ale w tym momencie niebo, gdy posłało anioła, to zesłało drugą wizję Panu Jezusowi Chrystusowi. Kiedyś szatan pokazał mu wizję przepięknej ziemi, gdzie zło było wszystko ukryte, z owocami, z niewiastami, z świątyniami, z domami przepięknymi. A teraz niebo przedstawiło przed oczami Chrystusa nieszczęścia i jęki skazanego świata. Przesunęły się przez jego obliczem, a było co pokazywać. Rozpaloną twarz Kaina, który w gniewie i złości bierze kamień i zabija i dobija swojego brata. I to piętno Kaina przez wszystkie lata się ciągnie. Pokazano Panu Jezusowi, jestem przekonany, głodnych ludzi, gdzie rączki takie miały chude. Nie wiem, może Ukrainę mu pokazano w czasie Wielkiego Głodu, gdzie 10 milionów ludzi wyginęło. Nawet w Brytanice to jest opisane. Widziałem zdjęcia ludzi leżących na ulicy na Ukrainie, gdzie byli tak chudzi i nikt nie miał siły ich chować. Może pokazał Hitlera, jak stoi naburmuszony, a takie dzieci widziałem, jak werble biły pałeczkami i szli i wołali, że haj Hitler. Może pokazano mu obozy koncentracyjne, gdzie ludzi palono jak drzewo, jak słomę, gdzie powiedziano, że wszystkich Żydów, wszystkich Słowian i wszystkich Romów, gdzie? Do więzienia, do spalenia. Może mu pokazano dzieci, które są tak chude, a brzuszki mają takie duże. Może mu pokazano Ormian, gdzie Islam, jedyną oazę chrześcijaństwa na tym terenie, postanowił zlikwidować tak, że zabijali głównie dziewczynki i kobiety, które rodzą, żeby się nie odrodziła populacja. Może pokazano tsunami Panu Jezusowi. Może nędzę przedmieści wielkich metropolii, gdzie ludzie mieszkają w takich warunkach, że jak dowiedziałem się, że na 400 osób jedna jest toaleta. To ręce opadły. Pokazano Chrystusowi całe nieszczęście tego świata. I powstała w nim taka myśl, czy oddać życie za to, żeby się to zmieniło. Czytamy, że w Getsemane, po tym, tej wizji, Jezus Chrystus zdecydował, iż zbawi człowieka niezależnie od osobistych kosztów tego działania. Pod tym określeniem niezależnie od kosztów działania to są straszne zdania. Bo jeżeli się uda Jezusowi Chrystusowi zachować, no nie wiem co. W duchu proroctwa jest taka myśl, że jakby zgrzeszył, nigdy by nie zobaczył oblicza Bożego. I co się kryje pod tym strasznym zdaniem? Co się kryje pod tym strasznym zdaniem? Nie wiem. Ale Jezus Chrystus powiedział, że niezależnie od kosztów, On oddaje swoje życie. Wiecie, że tam pobrzmiewa taka myśl, że gdybyś Boże wymyślił taki plan, że ja zginę, ale chcę, żeby oni żyli. Chcę, żeby grzech zginął ze wszechświata. Raz na zawsze. I ja jestem w stanie wszystko poświęcić. I gdy zdecydował,
to Pan Jezus wstał z kolan i jak już podejmuje się decyzję, to już wstępuje siła. I wyszedł, ale reżyser całych tych zdarzeń nawet 5 minut wolnych nie zostawił. Wiecie, że istnieje taki efekt, u nas to się nazywa, to są wieści Hiobowe. Jedno idzie, ledwo dowiesz się o tym, wstrząśnie tobą tak, że padasz, a już przychodzi druga wieść i trzecia wieść. Na Jezusa Chrystusa w czasie tej nocy to ja nie wiem, czy nie przyszło 30, 40, 100. A czy można to zresztą wyliczyć? Chciałoby się wyliczyć, ale Żydzi jak kogoś bili, to w Piśmie Świętym czytamy, jak mu chłostę zadasz, to 39 uderzeń, ani jednego więcej, żeby nie znikczemniał. Ale Rzymianie mieli biczowanie, które nazywało się w pół drogi do śmierci. Bili, 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 tak żeby padł. Więc nie da się policzyć, ile Chrystus przeżył szoków, bo każde uderzenie było szokiem. Ale pierwsze to było takie, że wstał z Getsemane, wychodzi, a tu idzie jeden z buzią nadstawioną, bo go chce co? Pocałować. Przychodzi Judasz i mówi, mistrzu. I całuje Pana Jezusa Chrystusa. To było straszne. To było straszne. Zdradzone przyjaźnie strasznie bolą. Strasznie bolą zdradzone przyjaźnie. A Judasz pocałował. Judasz był przekonany, że robi dobry interes. Że on zrobi taki chwyt, taki giszeft, że jeszcze będzie mi Pan Jezus dziękował za to. On miał swój plan, opaczny. Czytamy też dalej, że takim wstrząsem dla Jezusa Chrystusa, bo to wszystko trzeba było przezwyciężyć. To bardzo trudno spojrzeć w twarz Piotra, któremu się buzia zamyka w ostatnim zdaniu, nie znam tego człowieka. I spojrzał, ale całe Pismo Święte tchnie jedną myślą. I życie Jezusa, które kocham, tchnie jedną myślą. Że Jezus Chrystus był twardy jak skała, jak diament. W uprzejmości, w łagodności, w cierpliwości, w dobroci, w życzliwości. Nie udało się szatanowi na chwilę załamać łagodności Jezusa Chrystusa. Szatan stwierdził, że on ma przygotowany taki scenariusz, że musi pęknąć. Nie jest możliwe, jak będą mu gwoździe w dłonie wbijać, gdy wszyscy przestępcy bluźnią. I są w takiej dzikiej wolności, że cesarzowi mogą nawet Rzymu wykrzyczyć, że mają go gdzieś. To na pewno będzie przeklinał wrogów swoich. Ale Pan Jezus był inny. To się nie da opowiedzieć. Był jeden wątek, który był błazeński i straszny. Bo nieraz ludzie wytrzymują bicie, ale nie wytrzymują zniewagi. A niektórzy wytrzymają zniewagę, ale nie wytrzymają ośmieszenia. Na każdej tej nutce szatan grał. Gdy wprowadzili, gdy oddano Jezusa Chrystusa do żołnierzy, a zwykle tak czyniono, żeby poniżyć człowieka. I gdy mu wsadzono koronę na czoło i gdy mu włożono berło do ręki, to aniołowie w niebie zakryli swoje oblicza.
A niektórzy z nich wyróżnieni byli przez Boga tym, że nosili diademy na swoich czołach. Chwycili te diademy i rzucili pod swoje stopy. Powiedzieli, że nie będą nosić diademów na czołach, gdy ich mistrz niesie koronę cierniową. To był straszny moment, gdy ktoś wpadł na pomysł, żeby tym berłem jeszcze nabić tą koronę głębiej na Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus zachowywał się tak, jakby był ciągle królem, bo on był królem. I zachowywał się z niezwykłą łagodnością i z kulturą słowa, i z uprzejmością, i z taktem, i z godnością. Jak go zobaczył Piłat, to był tak wkurzony, bo mu przerwano ranny wypoczynek władcy. I zobaczył skazańca, popatrzył na niego, to już go chciał zabić. Za ten poranek zepsuty. Zresztą Piłat miał takie zdanie, że nie warto zabiegać od skazańca. On ma być zabity. Człowiek to jest nic. Czy można tak myśleć? Jeden brat z Hajnówki opowiadał mi w pewnym momencie, powiedział mi tak, muszę bratu coś opowiedzieć. Opowiadał mi to dziadek, który był w armii carskiej i walczył jeszcze z Japończykami. Kiedyś generał kazał się wszystkim żołnierzom ustawić i mówił do generałów i oficerów, nie dajcie się w tej wojnie zabić. O żołnierzy nie dbajcie, tego gnoju zawsze było dużo i będzie. Piłat miał przestępców za gnój. Ich tylko chciał zobaczyć tą twarz, bo z twarzy jako wieloletni prokurator mógł wyczytać ogrom winy, ale popatrzył na twarz i był poruszony. Takiej twarzy jeszcze Piłat nigdy w życiu nie widział. Obudziły się w nim jakaś czujność i pomyślał sobie, co oni chcą z tym człowiekiem zrobić. Z twarzy widać, że jest porządny. Niektórzy za samą twarz to 4 lata więzienia mogą dostać. A on ma szlachetną twarz. Spojrzał i zaczął z nim rozmawiać. Ale Jezusa Chrystusa, jak sądzono, to jedna z metod szatana polegała na tym, żeby go sądzono wbrew prawu. Byliście kiedyś sądzeni wbrew prawu? W Polsce kiedyś był taki przypadek, który przeleciał przez, gdzie tylko się dało. To był taki przypadek, że jedna kobieta prosiła sędziego, mówi, panie sędzio, pan wie, że moja sprawa jest słuszna. Ona stanął do niego i mówi, ja chciałabym sprawiedliwości. On mówi, sądy nie są od tego, żeby sprawiedliwość wymierzać. Głupich uczyć rozumu, proszę panią. Strasznie boli, jeżeli tam, gdzie ma być sprawiedliwość, nie ma sprawiedliwości. Jak jest taki, który takie palnie może niewłaściwe zdanie. Ale Jezusa Chrystusa sądzono z pogwałceniem jakichkolwiek zasad. Po pierwsze, Sanhedryn nie miał się z prawa zbierać nocą, żeby orzekać o karze śmierci. Po drugie, był pierwszy etap i drugi etap. I między tymi dwoma decyzjami musiał być pewien okres czasu. Była procedura specjalna, że na drugim posiedzeniu ktoś mógł zmienić się na łaskę wobec skazanego, ale nie mógł w drugą stronę. Była cała procedura. Pamiętajcie, że w takiej książce Jima Bishopta, Dzień, w którym umarł Jezus, przedstawiona jest taka myśl, że jeżeli w ciągu 7 lat istnienia Sanhedryn wydał wyrok skazujący, to go nazywano krwawym Sanhedrynem, tą kadencję.
Oni mieli do życia podchodzić z największym taktem. Oni aż kipieli nienawiścią. Jak Ananiasz zapytał, czy ty jesteś Mesjaszem? I Jezus Chrystus powiedział, tak, jestem z nim. To doskoczyli do niego ci, ta starszyzna żydowska. I zaczęli go opluwać. A służba uważała za dopuszczalne, że przyszli, bili pięściami Chrystusa po twarzy. Szarpali go za włosy, za brodę, gdziekolwiek. Traktowali go jak śmiecia. A Jezus Chrystus był ciągle łagodny i ani jedna myśl przekleństwa w jego umyśle nie powstała. I spoglądał na nich i powiedział, chociażby nie wiem co, to ja tą ludzkość zbawię. Ten anioł, który do Getsemane przyszedł, to w życiu Jezusa mamy takie zdanie zapisane, że ten anioł powiedział, wytrwaj, wytrwaj. Miliony będą zbawione przez ciebie. Może dziesiątki, może setki milionów. Pamiętajcie, że się szacuje, że około 50 milionów w średniowieczu ludzi oddało za Chrystusa swoje życie. A ile wcześniej za Nerona, całe pokolenia przedpotopowe, przesunięto przed oczami Chrystusa może takie maleńkie dzieci, jakie tutaj mamy. Dziewczynki z walkoczykami, które chcą żyć. I Chrystus powiedział, zbawię ich. I gdy go tak u Annasza, u Kajfasza poniewierano, i lżono, popychano, to on patrzał i ani jedna zła struna nie zadrgała w Chrystusie. Gdy była gdy był jawnie wbrew prawu sądzony, on był ciągle królem, Mesjaszem. Niesamowita odwaga, a krzyż był jeszcze przed nim. Jeszcze był Herod. Gdy Pan Jezus stanął przed Herodem, to Żydzi zadrżeli. Dlatego, że Herod się nie patyczkował tak z Żydami jak Piłat. Herod, jak otwierali buzię, to niech się powyganiał. Każdy pachołek ma swoje miejsce znać. Tam ja jestem Herod. On ich ustawił w poziomie w takim, w którym mieli być. I następnie powiedział, tyle robiłeś dla innych. A nie mógłbyś z własnym pożytkiem coś zrobić dla siebie? Tylu uzdrawiałeś. Uzdrów, udowodnij, że jesteś prorokiem, że jesteś mężem Bożym. Zaraz cię wypuszczę. Żydzi prawie, że tupali. Nie wiedzieli, co zrobić. Palce gryźli. No przecież ten Herod go wypuści. A Pan Jezus stał spokojnie i dla Heroda nie miał już żadnych słów, dlatego że wszystko, co dla Heroda zostało zrobione, to było wtedy, gdy Herodiada tańczyła przed nim, gdy ścięto głowę Jana Chrzciciela. Herod przyłączył się do innych. Wyobrażam sobie, że jak ci ktoś napluje pod nogi jakieś dziecko, to nawet nie zauważysz tego. Jak ktoś z rozmysłem plunie, ale jakby ci tak król napluł w twarz, a Herod sprowadził się do poziomu wszystkich. Ubrali Pana Jezusa w bezeńskie szaty, kłaniali się, skakali koło niego, odprawili całą szyderę, żeby go było poniżyć. A Pan Jezus przyglądał się i powiedział, a jednak was zbawię. Dam wszystkim szansę zbawienia. Zniknie to paskudztwo, ten grzech z tej ziemi. Zniknie. Złożę ofiarę za grzeszników. Ja ich zbawię.
Chrystus był niezwykle odważny. Chrystus był dzielny. Chrystus był twardy w swoich decyzjach niesamowicie, a twardy w tej łagodności, w tej królewskości, w tej kulturze słowa. Czy zauważycie, jak pięknie on się odzywa? Niebo walczyło jeszcze o Piłata. Jeszcze żona Piłata coś zobaczyła. Żona Piłata była... Ona wierzyła w wielobóstwo. Ona była zaangażowana w politeizm. I ona zrozumiała, że On jest Bogiem. Ona słyszała różne historie o Nim. I miała też widzenie. I widziała, jak Piłat skazuje Jezusa na śmierć. Widziała Chrystusa niosącego krzyż na ubitych, zsieczonych plecach. Widziała, jak krzyż stanął między niebem i ziemią. A później jego obraz się zmienił i Jezus Chrystus w chwale idzie do ziemi. Ona napisała mu, nie miej nic wspólnego z tym sprawiedliwym, bo wiele przez niego wycierpiałam. Piłat mówi, no to może go ubiczuję. Może go drugi raz ubiczuję. Może wykrzesam litość z tych zgromadzonych tłumów, które wołały bez przerwy, ukrzyżuj go. Ukrzyżuj go. Śmierć, krew Jego na nas i na dziadki nasze. Kogo wam mam dać? Jezusa czy Barabasza? Barabasza. Piłat myślał, że się przesłyszał. Że jest to niemożliwe. I mówi, co? Kogo mam wam wypuścić? A oni wykrzyczeli. Barabasza. Barabasza. Gdy Jezusa przybijano do krzyża, to złoczyńcy tak się wydzierali, że wyrywali, że kilku żołnierzy musiało im te ręce przyciągnąć do krzyża i przybić. A Jezus Chrystus sam wyciągnął ręce i spokojnie dał się przybić do krzyża. Nigdy tego świat nie widział. Rzymianie wiedzieli, co to jest skrzyżowanie. Oni kiedyś 7000 powstańców Spartakusa między Kapuą a Rzymem ukrzyżowali. Drzewa brakowało. Oni wiedzieli, co to jest krzyż, że niektórzy 3-4 dni umierali na krzyżu, że to jest największa męka. I wiedzieli, i to my nie wiemy, jak wygląda ukrzyżowanie. Gdyby nie to, że hitlerowcy dopuścili się ukrzyżowania w obozach koncentracyjnych, i jeden lekarz widział to i opisał, jak wygląda śmierć ukrzyżowania, to byśmy nawet nie wiedzieli o tym. Tutaj jest dokładnie to przedstawione w książce Bishopta. Ale oni wiedzieli, co to jest ukrzyżowanie. I Pan Jezus też wiedział. I dał się ukrzyżować. A gdy go podnieśli na krzyżu i ten krzyż wtrącili w ziemię. Różne są koncepcje, różne historycy mówią. Ale z natchnionych ksiąg wiemy, że Chrystus został do krzyża przybity? Nie do jakiejś belki, gdzie pociąganego, tylko do krzyża i później krzyż osadzono w ziemi. I rozdarto ciało Pana Jezusa Chrystusa. Ułożyły mu się wargi w jęk niedoli. Ze strasznego bólu. Ale ból, przeżywanie bólu nie jest grzechem. Jęk nie jest grzechem. I Pan Jezus jęczał na krzyżu. Jęczał dla naszego zbawienia. Ale nawet gdy jęczał, to nawet mu już na myśl nie przyszło, żeby zrezygnował z dzieła zbawienia. Isaac Newton powiedział, jakby się Pan Jezus, jakby się Pan Bóg 5 minut pomylił, to nie byłby Bogiem. Wtedy, gdy Żydzi ostatnimi ruchami ostrzyli noże i podchodzili do baranków paschalnych, żeby je zabić, i gdy je podrzynano, to Jezus Chrystus uniósł się ostatni raz na nogach i wykrzyczał,
wykonało się. Czytam słowa, które mnie poruszają zawsze. Posłuchajcie. Nieskalany Syn Boży wisiał na krzyżu, a Jego ciało było pokaleczone od uderzeń. Jego ręce, tak często udzielające błogosławieństwa, teraz przybite było gwoździami do krzyża. Stopy nieznające zmęczenia w sprawowaniu służby miłości były skrępowane i przygwożdżone do drewna. Królewska głowa była przebita cierniową koroną, a drżące wargi układały się w jęk niedoli. Zbawiciel zniósł to wszystko. Krew brocząca z Jego okaleczonej głowy, rąk i stóp, ból agonii, rozdzierający Jego ciało i niewymowne cierpienia, które wypełniały Jego duszę, gdy ukrył się przed Nim, ukryła się twarz Ojca, stanowią składniki ofiary przemawiające do każdej ludzkiej istoty. I chciałbym teraz zaapelować do wszystkich słuchaczy, tak samo do tych, którzy siedzą przy odbiornikach, korzystają z łączy internetowych. To wszystko woła, to dla Ciebie Syn Boży przyjął ciężar winy. Dla Ciebie pokonał śmierć i otworzył bramy raju. On życie oddał dla Ciebie. Wielbię Boga. Niech Ci będzie chwała i cześć, żeś Ojcze zniósł śmierć swojego Syna. Żeś wysłuchał jęku z Getsemane i z Golgoty, że nie powstałeś i nie zniszczyłeś ziemi, że wybrałeś zbawienie dla nas, że możemy patrzeć na dzieci nasze, na wnuków, mogę patrzeć na was i mieć pewność, że przez krew Jezusa Chrystusa każdemu jest darowane przebaczenie i zbawienie. Że ta cudowna Boża łaska została zdobyta olbrzymią ceną. Ale też, Panie Jezu, jesteś wielki. Byłeś odważny. Jesteś odważny. Nie poddałeś się. Nie utraciłeś odwagi i woli walki. I nie zrezygnowałeś z celu, który sobie obrałeś. Jesteś wielki, o Boże. Amen.